Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Lords of the Fallen. To już piąty odcinek i ruszamy w tamto miejsce. Tam jest chyba kasa z tego, co sądziłem ostatnio, więc sprawdźmy, czy dobrze mi się wydaje. O, i tutaj mamy jeszcze punkt zapisu. Aktywowano punkt kontrolny i zobaczmy, czy to kaslo. Good. You've made it this far. I was worried, but I guess the scythe just couldn't keep up with you. I czym bosom? I've faced worse. Well, well, well. Look what the cat dragged in. Kaslo, meet Yetka. She's looking for whatever she's trying to find. You don't know the half of it, Harkin. I can see you've picked up a monk. The last one I met, I dumped. Charming. You know how to break ice in conversation, don't you? No dobra, zacznijmy po kolei. Let me guess. You have business here. Miss this? Not a chance. There's a wealth of buried treasure over. What's on the other side? It separates our world from the Rogar realm. It leads. The Rogar are attacking from there. And Tanis bade me go there and do whatever is in my. How will this lead us to Ant? It won't. Not yet. The first thing we need to do is to make the area safe. And when I say we, I mean you. These injuries will make me more of a Mówiąc my, mam na myśli ciebie. Spoko. Better alone than you. Enter the pathway now, Harkin. Find a way to stop the Rogar lords. Only once they're stopped. Już tyle? Nie no, spoko, tylko że ja chcę te rozwinąć umiejętności. Mamy 12 wiary, tak? Na pewno na śladowca 12? Tak. Więc teraz M-ka to była. Tak. Okej. A czemu tego nie mogę rozwinąć? No nie mówcie mi, że tego nie mogę rozwinąć, dopóki tego nie rozwinę. Modlitwy. Dobra, zobaczmy, tak? Tak, i dopiero teraz mogę na śladowce i dźgnięcie. Dobra, to jeszcze raz. MK. I teraz wiary 15 na kolejny poziom na śladowcy. Okej, okay, okej. Okay. Zaklęcia są bardzo potężne i mogą ci zapewnić wielką przewagę w boju, ale zużywają też znaczącą ilością twojej energii magicznej. Niebieski pasek. Ikona aktywnego zaklęcia w prawym dolnym rogu ekranu jest wyszarzona, kiedy masz za mało magii. A na klawiaturze to było... Y-kiem się zmieniało to. G się zmieniało rękawice. Ups, przez przypadek modyfikator straciłem. Czekajcie chwilę. Opcja, sterowanie. A, X-em była zmiana, dobra, ja szukam po prawej, bo wszystko po prawej było. Dobra, ja chcę na śladowce, bo tylko dlatego wziąłem to. I tam były też drzwi, ja jestem ciekawy tych drzwi. Tylko w sumie... Czy jest sens, żebym tam szedł? Dobra, najpierw pójdźmy fabularnie, tak jak nam każą. Hop! Ciekawe, jak długo się to będzie ładować, niestety. No to będzie wczytywanie. Jeśli to będzie wczytywanie, to ja wam to wytnę albo przyspieszę, zobaczymy. Aha, czyli żeby mieć zestaw, trzeba szukać po całej grze. Kolejna rada? Tak, to widzę. Czasami tak się rozbłyska ta... rozbłyska pasek staminy. Jedna czwarta swojego dźwigu.
Ale ja mam chyba 1/3 i mam nadal szybkie uniki. A nawet szybko się, że dłużej to zajmie. It's a whole other world. It looks familiar, but like a child's memory. It's twisted, broken. That ray of light, is this the device you're looking for? Well, never mind. Off to get some treasure. Finders keepers. Już mi się podoba. Znalezione, nie kradzione. I co, mogę tak wrócić, dobra? Dobra, więc lećmy. I co, zniszczę bramę i to będzie koniec historii? Tak szybko? Nie pamiętam, żeby to tak szybko szło. Okej, okay, może tam nie skręcać, bo coś mi się wydaje, że to może źle się skończyć. Kowal, jest! He took his leaden sword in hand. You can speak. As can you. Imagine my surprise. What are you? I don't know. I do not abide the mortal laws. I left the realm of men 100 lifetimes ago. You left them. From the moment the universes were born, they began to die. Even you are changing in this moment. This is it. It does not matter much. What are you doing? Something is searching for me. What do you mean? It will come when the... The Rogar are not leaving. Coming and going, going and coming. What is this precious thing you see? It is a crystal. A crystal that can rend a tear between the realms. The Rogar could be using that crystal to enter. You will find the crystal itself in the place. Take it away, and the Rogar Lord, then. These tools? In some ways, yes. You could say so. Craft something. If you ask me for a glass of water, and I could give you... Give me the ocean, then. Show me one of your runes, and with this rune, you can imbue... Czekajcie, bo nie rozumiem. Gdzieś odpłynąłem. Aha, dobra. Dobra, następny. Okej. Okay. Mamy dużą runę. Aha. Lepsza runa trucizny. O. A czekajcie, tam było F trzymać. A, i potrzebowałem 1000 doświadczenia. Dobra, przełamujemy normalnie. Runa magii. Moc ataku plus 7. Aha, to w rękawicy co mi da. Dzięki runie magii rękawica wypuszcza potężny podmuch magicznej energii, który odbiera przeciwnikom siły życiowe. Hmm. To może to? Może w grocie umieścimy runę trucizny. Myślicie, że to będzie dobre? A zaryzykujmy, co nam to. Uuu, tu coś weszło fajnego. Taki inny kolor, tak jakby to była najlepsza. O, w broni daje jeszcze skalowanie z atrybutem plus 2%. Też by było ciekawe. Dobra, weźmy jeszcze 2. O, to też by było fajne. Ciekawe są runy, dobra.
Ale na razie tylko z trucizną sobie polatamy i wiemy, że tu mamy Kowala jakby, co? Więc nie będzie problemu. Wow, spadłem! No chodź tu. E, 18! Ej, to nie jest złe obrażenia, nie są. No i zginęliśmy, no. A ja tego czaru nie użyłem. W sumie to nawet nie wiem, jak się czaru używa, bo wiem, jak się wybiera, ale jak się używa, to już nie wiem. Czekajcie chwilkę. Nie do menu głównego, tylko opcje, sterowanie. Aha, dwójką zaklęcie, dobra. No wiele tam ekspanie mieliśmy, więc nie mam po co wracać nawet. Bo się zastanawiam, czy ja chcę tutaj iść, bo tak to już brzmi, jakbym szedł ku końcowi. This stone tablet. It's incomplete, but it's written in the language of my book of lineage. Where does it come from? I need the source. What's this book of lineage about anyway? It's the only thing that's left of my family, and I know that they had a vision of me finding that treasure. I'll see it. Right. It wouldn't hurt if you made yourself useful for a change. If I knew where they came from, I might be able to translate them. Okej. Okay. Mogę to jakoś otworzyć? Tak, aktywujmy punkt kontrolny, ale bez tego zapisu i chodźmy teraz tą stroną, bo tam... Jednak ona nie była zbytnio szczęśliwa. A cóż, mamy skrzynkę na dzień dobry. Hełm średni i napierśnik średni. 1,75. Czekajcie. Teoretycznie nadal jest na zielono, czyli jeszcze będę mógł robić szybkie uniki. A napierśnik 2,5 już waży, 31. Tak, nadal jest szybko. Dobra, to weźmy tak sobie właśnie, pochodźmy. Chyba sobie za dużo nie pobiegamy, chyba że zejdę na dół. A na dole czeka mnie co? Aha, tam jest jakiś przeciwnik, nowy typ. To nie jest skuszą jakiś? Strzelałby chyba taki jeden do mnie. Szybciej muszę atakować. Boże, ale się przestraszyłem. Wow, ile ich tu jest? O jacie, ale się przestraszyłem. O, god damn, to będzie trzeba więcej w to pójść. To za krótko działa. Stanowczo za krótko.
Tu? Nie mogę wejść, okej. Tam były jeszcze drzwiczki, a to zaraz tam pójdziemy. Tam jest grubcio. Już mnie widzisz, widzę, bo rzucasz do mnie czymś. Dobra, na razie cię olejemy. Nie będę w ogóle na ciebie zwracał uwagi. A coś mi się wydaje, że naśladowca nie będzie taki łatwy, jak mi się wydawało. W użytkowaniu, bo myślałem, że będzie to znacznie więcej możliwości kombinacji ataków. Czekaj, ty jesteś tu? Stamtąd przyszedłeś? Ale ładne te krwawienie wchodzi. Dwójka. Szczerze, to ja trochę naśladowcę sobie inaczej wyobrażałem, że on będzie trochę w większej odległości ode mnie chodził. I inaczej będzie troszkę te obrażenia zadawał. Dobra, tu mamy jakąś salę. Najpierw chcę tą komnatę obejrzeć. Wow. Drzwi zamknięte, no wszystko zamknięte. Nie, nie udało się tam skoczyć. Dobra, tutaj na dole gdzieś coś otworzyłem. A tam nie było dużo PD, więc mało to ważne akurat było. Tak, tu otworzyłem salę. Okej, chyba troszkę porozwalałem. Dobra, to zamknięte, to zamknięte. A, może ja tu powinienem mieć dużą runę, że mało mnie otworzę, cholercia. No to troszkę mamy problem, bo ja nie mam dużej runy, bo duże runy użyłem już. A odpieczętowanej nie można użyć? Czekajcie, właśnie, tam coś było. Tutaj nie ma jakoś pokazane tego przejścia? Tak, czyli trzeba klucz znaleźć. No chyba, że ten mechanizm otwierał tego, jako klucz był. Nope, trzeba jednak znaleźć normalny klucz. Dobra, to idziemy na razie tutaj i tą drugą stroną. Okej, jesteśmy tutaj, gdzie można ładnie zejść. Cholercia, nie chciałem zaskakiwać. O, pięknie, weszł backstab.
Aha, zblokowałem się od tego, no spoko. Dobra, i teraz run za kolumnę jakąś. A, wpadłem w to, no niestety. I teraz musimy jego zabić. No, za krótko trwa. Wiecie, co mi się zdaje, że tu za wcześnie przyszedłem. No zobaczcie, ile ja muszę w nich wpakować ataków. Dobra, nie jest pod, nad, to nie interesuje mnie to. Wow! Ale żeś się skitrał, Boże. I to jeszcze ty jesteś. Haha, dobra ta trucizna, naprawdę. To też mogę rozwalić? Nie. Ale wpierw przeczytajmy to, bo może da nam to jakąś wskazówkę. Starożytna tabliczka. A, to będzie pewnie dla tej. Tak, to pewnie będzie dla tej dziewczyny tą górę. Okej, coś żeśmy otworzyli. To już mogę otworzyć? Nie, nadal zamknięty kufer. Coś mi się zdaje, że chyba niepotrzebnie te runy jednak zużyłem wszystkie. Ale z drugiej strony myślałem, że małe te starczą. No chyba, że tu jednak klucz jest potrzebny, ale to mi się wydaje, że chyba byłby napis napisany. Znaczy byłoby napisane, że potrzebujesz klucza. Nie, ale ja już tu chyba nic więcej nie widzę. Tu już wróciliśmy do tego punktu wyjścia. Tutaj mamy to u góry. Nad sobą znaczy się. A ja musiałem oczywiście odwalić i spaść. Dobra. A, czyli to otwierało jednak to. A tą działuchę gdzie znowu wywiało? Ile mamy expa? 2041. Dobra, zróbmy tak. To Shift R. Chodź tu, panie. Chodź tu. Tam już jest jakieś stworzenia inne. No, tutaj jest 10 trucizny, ale to zawsze coś. 3 czy tam 4 razy zadziałała, to już ładnie wbiła obrażenia. A, dobrze zapisałem, dobrze. Nie, to akurat błąd popełniłem, za blisko ścian walczyłem. Tylko tu mi dawaj, ja nie chcę na tarczy. Aha, spoko.
Dobra, ty się z tego leczyłeś. Dobra, podnieś to. Dobra, odejdź z tego, bo ja nie wiem, co mam zrobić. Czy mam to podnieść, zniszczyć, czy co? Ale powiem wam, że mnie to zaskoczyło. Powiem wam, że mnie to zaskoczyło, że oni się mogą z tych okruchów leczyć. Wow, aż plus 1000 PD. To nie przelewki. Mały klucz do zachodniego westybulu. A który był zachodni? Ten był zachodni? Nie, wschodni. Czyli to tam potrzebujemy tego klucza. Niezbyt mi się podoba, że już czekają pieski. One się zabijają. Powiedzcie, że się zabijecie sami. Nie, to może być tylko fabularnie zrobione. Może oni się wybijają? Czekajcie. Tak, oni się trochę powybijali, te pieski. Dobra, spoko. I teraz pytanie, czy został tylko strzelec, czy ten piesek jeszcze żyje? Dobra, ale ty jesteś już prostym przeciwnikiem, już się nauczyłem z tobą walczyć. O, mamy nie... A, małą. Kurde, już się cieszyłem, że nieznana runa zwykła będzie. To nie do tego? No przecież było napisane do zachodniego westybutu. Chyba, że czekajcie, tak. Ale nie, no to by było głupie. Niebieskawy klucz. A, chyba, że do skrzynki. Czekajcie, gdzie była skrzynka? Bo ona była w zachodniej westybucie, nie? Tutaj chyba była. Nie, kufer zamknięty. No to do czego jest mi tak niebieski klucz? Był zachodni westybuł. No jesteśmy w zachodnim westybucie i co? Jedyne miejsca do otwarcia, no to ten kufer i tutaj. Zgłupiałem teraz. Naprawdę, ja zgłupiałem teraz. A, tu jeszcze było. Jakie komplikacje. Jakie szukanie. Przeczytajmy. Aha, kolejna tabliczka, dobra. Przedmiot fabularny. Buty lekkie i okruch. Dobra, buciszki. Buty lekkie. No, 1,6 to ja nie powiedziałbym, że są lekkie. No właśnie, już mi weszło na białe, to nie możemy sobie na coś takiego pozwolić niestety. Chyba, że te lekkie mają 15, rękawice kapłana mają 9. A jakbyśmy wzięli tak i tak,
Pięknie. Jeszcze mamy na zielono. Dobra. Okej, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek będzie. No bo tak, i tak musimy wejść na ten plac i tam dalej wybijać tych przeciwników, nie? A jak zobaczycie, jest ich dosyć sporo tam, co widzę. Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczcie, tam jest jakieś przejście, tam jest jakieś coś, tam jest jakieś inne coś. Tu są jakieś kraty. Widzę, że część krat jest powyłamywanych, tam będzie trzeba wejść, więc nie ma sensu tutaj wchodzić teraz. Bo i tak już się zbliżamy ku końcowi, więc troszkę ciężko by to było. A ja się jeszcze upewnię, czy na pewno muszę iść tędy drogą fabularną, czy nie powinienem się cofnąć, bo to już by mogło być bliżej końca niż tego początku. I my tu użyjemy zwykłego R, tak, ponieważ chcę odnowić miksturki. No i z wami się pożegnać, tak? Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, troszkę bardziej biegany. Poszukiwaliśmy różnych kluczy, jeszcze będziemy ich poszukiwać i nieraz się będziemy wracać. We wcześniejszych lokacjach też, jak pamiętacie, mamy sporo do otwarcia, nie mieliśmy kluczy, może teraz jakoś pozdobywamy te klucze. Więc cóż, to tyle z mojej strony na dzisiaj, dziękuję wszystkim za uwagę i życzę wam jak zwykle miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądaliście. Pa, pa!